Dzień dobry Państwu, kłania się Tomasz Jankowski, wbrew cenzurze. Sobota, raport z frontów ekstra, czyli materiał analityczny, czyli materiał dotyczący tych wydarzeń, które niejako wynikają z toczącego się obecnie konfliktu. Moim i Państwa gościem Mateusz Piskorski. Dzień dobry. A ja zapraszam Państwa także do polubienia nas na Telegramie, do subskrybowania naszego kanału i polecania go tam, gdzie uznacie za stosowne. Dzisiaj sam tytuł mówi, będziemy się skupiać na tym regionie świata, który właśnie, a zwłaszcza w przekazie publicznym w języku polskim na temat tego konfliktu jest pomijany. Zwróciłeś pewnie uwagę, że cała ta perspektywa, z której postrzegają polscy publicyści wojnę na Ukrainie, jest perspektywą wyłącznie tak zwanego wolnego zachodniego świata. My mówimy w tej chwili o większości i mniejszości świata. I w sensie populacji, ale też w sensie ekonomicznym, też w sensie pewnego potencjału różnorodności kulturowej. Kultura jest ciekawym elementem, bo mówimy o zdecydowanej mniejszości w kategoriach kultury. Ten świat tak zwany wolny, czy świat tak zwany zachodni, to radykalna mniejszość. To mniejszość, zarówno jeśli chodzi o liczby bezwzględne, jak i choćby właśnie o to bogactwo kulturowe, i z tym zresztą też ten wolny zachodni świat nie może się pogodzić. O ile jednak polscy publicyści w ogóle nie postrzegają tego zjawiska, o którym mówimy, czyli tych rodzących się strukturach świata wielobiegunowego w bardzo szerokim ujęciu, o tyle jednak coraz więcej wskazuje na to, że gracze właśnie zachodni, właśnie ci związani z tym zdominowanym przez anglosasów Zachód, coraz bardziej postrzegają, że o tak zwane globalne południe będzie trzeba walczyć. No cóż, i dlatego próbują za wszelką cenę na kanwie konfliktu na Ukrainie przeciągać na swoją stronę owe globalne południe. I czy można to już nazwać walką o utrzymanie wpływów? Myślę, że tak, ale zanim do tego przejdziemy, zastanówmy się nad pewnym terminem. Co to jest globalne południe? Przecież to nie jest termin geograficzny. Jeśli popatrzycie Państwo na mapę, do globalnego południa nie będziemy przecież w żadnym stopniu mogli zaliczyć ani Nowej Zelandii, ani Australii. Do globalnego południa będziemy mogli natomiast zaliczyć niektóre kraje położone bardziej na północ od tych krajów Oceanii. Kraje, które wcześniej określaliśmy mianem trzeciego świata, w okresie oczywiście zimnej wojny. Wtedy mieliśmy dwa skonfliktowane ze sobą światy. Świat pierwszy to optyka zachodnia oczywiście, świat neoliberalnego kapitalizmu, tak zwany Zachód, świat atlantycki. Świat drugi, czyli blok socjalistyczny ze Związkiem Radzieckim na czele. No i świat trzeci, niegdyś ucieleśniany przez ruch państw niezaangażowanych, ale jednocześnie składający się głównie z krajów, no cóż, postkolonialnych, krajów uboższych, krajów, których rola często sprowadzała się do tego, że były polem walki i polem starcia między światem pierwszym a światem drugim. Termin świat trzeci stracił aktualność po roku 1991, ostatecznie wraz z rozpadem Związku Radzieckiego. Już wcześniej niektórzy badacze, niektórzy działacze, tym działacze antywojenni, używali pojęcia globalne południe. Po raz pierwszy, według dostępnych danych oczywiście, takie pojęcie pojawiło się już w roku 1969 i użył go amerykański działacz antywojenny i publicysta Carl Oglesby. Oglesby napisał o globalnym południu w, o dziwo, liberalno-katolickim piśmie periodyku Commonwealth. Wraz później z upadkiem Związku Radzieckiego wraca do łask termin globalnego południa i dziś posługujemy się nim coraz częściej. Zamiennie z terminem kraje rozwijające się. Do tego globalnego południa, proszę Państwa, Oglesby jeszcze zaliczał Chiny. No cóż, Chiny po wolcie dokonanej w wyniku misji Kissingera, jak pamiętamy, nie były w bloku radzieckim i te Chiny coraz częściej były wtedy jeszcze za czasów, gdy nie odgrywały takiej roli ekonomicznej, geoekonomicznej jak dziś, również określanym mianem części trzeciego świata, a później globalnego południa. No ale przecież obecny poziom rozwoju Chin sprawia, że
ekonomiczne traktowanie pojęcia globalnego południa, do którego niektórzy wciąż Chiny zaliczają, jest już pozbawione jakiegokolwiek sensu. Podobnie jak dynamiczny rozwój innych państw. Tak, to są kraje rozwijające się, ale to często nie są kraje wcale słabiej rozwinięte od państw globalnej północy, jeśli terminu tego będziemy używać. Próby przeciągnięcia na swoją stronę przez tak zwany Zachód z anglosaskim jądrem tak zwanego globalnego południa, którą to kategorią się będziemy tu posługiwać, rozpoczęły się szczególnie intensywnie przy okazji obecnej fazy wojny na Ukrainie. Pierwszą z tego rodzaju prób, wywołaną oczywiście zdystansowaną postawą globalnego południa wobec obu tak naprawdę stron konfliktu toczącego się na Ukrainie, miały miejsce w Kopenhadze podczas konferencji 24-25 czerwca tego roku. Ogłoszono, że na spotkanie z krajami Zachodu, z przedstawicielami krajów Zachodu i przedstawicielami Ukrainy zaproszeni zostaną przedstawiciele owego globalnego południa. Głosem globalnego południa w dużej mierze jest Pekin. Pekin to spotkanie w Kopenhadze zbojkotował. Później mieliśmy szczyt NATO w Wilnie, wiele różnych innych wydarzeń każących się zastanowić nad przyszłymi scenariuszami rozwoju sytuacji na Ukrainie. No i wreszcie ostatnią próbę, tak, próbę prowadzenia dyskusji na temat wojny na Ukrainie z globalnym południem, tym razem uwieńczoną sukcesem frekwencyjnym próbę Arabii Saudyjskiej w Dżudzie, w mieście w tym właśnie kraju. Na spotkanie w dniach 5-6 sierpnia, jak już mówiłem, no cóż, dopisała frekwencja. Ponad 40 krajów, w tym Chiny, nieobecne wcześniej w Kopenhadze. Chiny, jak możemy się domyślać, wykonały tym samym pewien ukłon w kierunku Arabii Saudyjskiej, z którą budują bardzo bliskie relacje. Przypomnijmy, niedawno doprowadziły do dyplomatycznego dialogu i pojednania pomiędzy zażartymi do tej pory przeciwnikami, Arabią Saudyjską właśnie i Iranem. I z obydwoma tymi krajami Pekin prowadzi bardzo zdegłe interesy. Byli tam przedstawiciele Turcji na spotkaniu w Dżudzie, Brazylii, RPA, Iranu i Indii. Jak Państwo widzicie, była tam reprezentowana poza Rosją właściwie cała BRICS, grupa BRICS, która swoją drogą ma niebawem spotkać się na szczycie w RPA. Rosja była jednak o przebiegu całych tych rozmów, dyskusji, negocjacji w Arabii Saudyjskiej na bieżąco informowana. Po pierwsze przez samego organizatora i gospodarza, księcia Muhammada ibn Salmana, saudyjskiego następcę tronu i de facto, jak twierdzi wielu politologów, najbardziej wpływową postać w królestwie. No i przez Li Huiya. O Li Huiyu już rozmawialiśmy, to specjalny przedstawiciel władz chińskich, odpowiedzialny za całą Eurazję i politykę wobec Eurazji, w tym za konflikt na Ukrainie. Obaj oni mieli być w stałym kontakcie ze stroną rosyjską. Punktem wyjściowym według Zachodu rozmów w Dżudzie miało być słynne 10 punktów Wołodymyra Zełenskiego, czyli propozycja rzekomo pokojowa, a w istocie wykluczająca wszelki kompromis, sformułowana przez władze kijowskie. Co zakładały te punkty, nie będziemy tego omawiać, ale głównym założeniem było tutaj to, że rozmowy, tak, rozwiązanie dyplomatyczne jest możliwe, ale dopiero po wycofaniu ostatniego żołnierza rosyjskiego z zajmowanych dzisiaj terytoriów Ukrainy w rozumieniu składu kształtu terytorialnego z roku 1991, a zatem również z Krymu. Propozycja, jak wiemy, całkowicie nierealistyczna. Zełenski próbował zachęcać globalne południe, przedstawicieli krajów globalnego południa do uczestnictwa w tym szczycie kwestią umowy zbożowej, wskazywaniem na to, że kryzys żywnościowy w krajach globalnego południa może zostać zakończony tylko i wyłącznie dzięki realizacji tak zwanej formuły Z, formuły Zełenskiego, zakładającej właśnie ów nierealistyczny warunek wstępny negocjacji.
Zauważmy, że w spotkaniu w Dżudzie uczestniczyły osoby niewątpliwie bardzo wpływowe. Wspomniałem już tutaj Li Hueya z Chin, ale wiele innych krajów reprezentowanych było przez kluczowych, najważniejszych doradców z dziedziny polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Na przykład Amerykanie reprezentowani byli w Arabii Saudyjskiej przez znaną Państwu już bardzo dobrze Victoria Nuland i Jake'a Sullivana, doradcę administracji Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa. Szczyt według niektórych zakończył się porażką. Właściwie nie był to szczyt, a spotkanie, konferencja, nie uczestniczyły tam przecież głowy państw, wszystkich tych 40 ponad. Spotkanie miało być zwieńczone przyjęciem wspólnej deklaracji wychodzącej z planu Zełenskiego, biorącej ten plan Zełenskiego za punkt wyjścia. Do podpisania deklaracji końcowej wszakże nie doszło. Zapowiedziano jedynie powołanie tematycznych grup roboczych, które miałyby zajmować się uregulowaniem całego szeregu ważnych dla uczestników spotkania kwestii, między innymi kwestii bezpieczeństwa jądrowego, to w kontekście rzecz jasna kontroli nad między innymi Zaporowską elektrownią jądrową, kwestii bezpieczeństwa żywnościowego, tu chodzi rzecz jasna o powrót w takiej czy innej formule do umowy zbożowej dziś martwej, no i wreszcie do spraw, to była propozycja saudyjska, wymiany jeńców, do usystematyzowania regulacji dotyczących wymiany jeńców między Ukrainą a Rosją. Arabia Saudyjska skorzystała z okazji, żeby zaprezentować na marginesie swój plan pokojowy. Plan pokojowy Saudyjczyków polega z jednej strony na przyznaniu prawa Ukrainy do zachowania integralności terytorialnej, a z drugiej strony zaproponowania zawieszenia broni pomiędzy stronami konfliktu bez żadnych warunków wstępnych, czyli bez wycofywania żołnierzy rosyjskich, armii rosyjskiej z zajmowanych obecnie terytoriów. Rozmowy według Saudyjczyków, rozmowy rosyjsko-ukraińskie, jak oni proponują, miałyby się toczyć pod patronatem ONZ, no i intensyfikacji, jak już wspomniałem, miałaby podlegać wymiana jeńców. I obecnie, jak wiemy, również za pośrednictwem Saudyjczyków prowadzona. Na propozycję Arabii Saudyjskiej dość pozytywnie zareagowały kraje arabskie. Przedstawiciele obecni w Dżudzie stwierdzili, że należy uznawać istnienie czerwonych linii bezpieczeństwa nakreślanych przez Moskwę, czyli brać pod uwagę również obawy rosyjskie, nie tylko ukraińskie. Do tych czerwonych linii, których przekraczać nie wolno, przedstawiciele krajów arabskich zaliczyli m.in. ataki przeprowadzane przez stronę ukraińską na międzynarodowo uznane terytorium Federacji Rosyjskiej. Głos zabrali również przedstawiciele Unii Europejskiej. No, okazuje się, że Unia Europejska niemalże wprost opowiedziała się przeciwko, uwaga, przeciwko zawieszeniu broni. Przedstawiciele Komisji Europejskiej uznali, że takie zawieszenie broni byłoby czymś niedopuszczalnym. Mówili o tym również, między innymi szczególnie głośno, przedstawiciele Francji. Co do postawy strony ukraińskiej, przeczytaliśmy w Wall Street Journal, amerykańskim Wall Street Journal, tak, bardzo ciekawą informację. Informację wskazującą na to, że według różnych źródeł dyplomatycznych strona ukraińska po tym, co usłyszała od krajów globalnego południa, przestała przynajmniej w ich obecności twardo stać na gruncie formuły Zełenskiego i żądania wycofania wszystkich wojsk rosyjskich przed rozpoczęciem negocjacji. Oczywiście Andrii Jermak, mówiliśmy już tutaj o nim, szef biura prezydenta Ukrainy, stwierdził, że niemal wszyscy, to była wersja oficjalna, niemal wszyscy uczestnicy spotkania podzielają punkt widzenia Kijowa, że następne spotkanie odbędzie się już za 6 tygodni, będą działały grupy robocze, a jedynym punktem nie do końca wyjaśnionym podczas konferencji w Dżudzie miało być zdaniem Jermaka to, w jaki sposób pociągnąć do międzynarodowej odpowiedzialności karnej władze rosyjskie. Punktów spornych, jak widzieliśmy, było jednak znacznie więcej. Jak spotkanie w Dżudzie skomentowali przedstawiciele Rosji? Dmitrij Pieskow przy okazji komentowania tego, co się wydarzyło, nakreślił nam, proszę Państwa, bieżące rozumienie celów
tak zwanej specjalnej operacji wojskowej prowadzonej przez Rosję na Ukrainę. Stwierdził on, że celem, bieżącym celem Rosji jest rozciągnięcie swojej kontroli na wszystkie obwody przyłączone jesienią ubiegłego roku formalnie do Federacji Rosyjskiej. Dość minimalistyczne w porównaniu z tym, co mówili wcześniej przedstawiciele władz rosyjskich. Oficjalne stanowisko Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji wyraził wiceminister Siergiej Ryabkow. Było ono krytyczne wobec samej idei spotkania, właściwie celów przyświecających organizacji takiego spotkania. Oczywiście wiązało się z brakiem obecności Moskwy na tym spotkaniu. Ryabkow stwierdził, że cała inicjatywa w Dżurdzie to przejaw daremnych, skazanych na porażkę prób Zachodu, aby zmobilizować globalne południe po stronie Kijowa. Dalej Siergiej Ryabkow, zacytujmy go, mówił: jeśli chodzi o partnerów z BRICS, którzy zostali tam zaproszeni, oczywiście zrozumiałym jest, że dojdzie między nami do określonej wymiany poglądów na temat rezultatów spotkania w Dżurdzie. Udział kolegów z BRICS w tym wydarzeniu być może przyniesie pewne korzyści z punktu widzenia przywrócenia zdrowego rozsądku sponsorom reżimu kijowskiego. Tyle wiceminister Ryabkow. Komentatorzy rosyjscy już nie tak jednoznacznie interpretowali to, co się wydarzyło w Arabii Saudyjskiej. Roman Aliochin stwierdził m.in., że wszystko to, co obserwowaliśmy, to przejaw umywania przez Stany Zjednoczone i Waszyngton rąk od konfliktu ukraińskiego. Wskazanie, że proszę bardzo, Ukraina ma możliwość przekonania krajów globalnego południa, w tym tych tak znaczących jak choćby Chiny, do swojego punktu widzenia, ale Stany Zjednoczone nie zamierzają szczególnie Kijowowi w tym przedsięwzięciu pomagać. Z drugiej strony Aliochin i kilku innych komentatorów rosyjskich twierdzi, że wszystko to, co obserwowaliśmy, było w istocie realizacją ukrytego jeszcze przed opinią publiczną planu stopniowego dochodzenia do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu na Ukrainie. Uwaga. A zdaniem Aliochina uzgodnienia w tej sprawie miały zapaść podczas kontaktów szefa Rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Nikołaja Patruszewa z dyrektorem CIA Williamem Bensem. Czy tak jest? Przekonamy się, tak twierdzi Aliochin. Specjalista zajmujący się Chinami, jeden z najwybitniejszych we współczesnej Rosji, Nikołaj Wawiłow, stwierdził, że de facto Chińska Republika Ludowa reprezentowała interesy rosyjskie podczas owego spotkania w Dżurdzie. Spotkanie i konferencję w Dżurdzie Wawiłow określił jako de facto, uwaga, paradoks, prorosyjskie. Prorosyjskie w tym sensie, że przecież przedstawiciele krajów globalnego południa mieli tam możliwość przedstawienia argumentacji de facto podzielanej przez stronę rosyjską w wielu sprawach. I to zrobienia tego publicznie i na oczach światowej opinii publicznej. Niektórzy też uznają, że sam format spotkania był dość wygodny z punktu widzenia rosyjskiego. Dlaczego? Dlatego, że de facto spotkanie polegało na dyskusji sojuszników jednej strony z sojusznikami drugiej strony. Czyli nie bezpośrednich negocjacji, w które na ten moment Moskwa nie bardzo wierzy, ale rozmów sondażowych prowadzonych przez faktycznych pośredników. Z tego punktu widzenia Kijów popełnił błąd, decydując się na bezpośredni udział w konferencji w Dżurdzie i to na najwyższym szczeblu. Jaki mamy kalendarz będący pewnym tłem, kontekstem na przyszłość i perspektywą wyników szczytu, właściwie spotkania w Dżurdzie? Kalendarz wygląda tak, że w styczniu 2024 roku mamy zaplanowane wybory parlamentarne, uwaga, na Tajwanie. Po tych wyborach parlamentarnych, w zależności od ich wyników, uwaga Waszyngtonu skupić może się na zupełnie innym regionie świata niż Ukraina. W 2024 roku mamy też wybory w Stanach Zjednoczonych, po których, a nawet przed którym jeszcze w ramach kampanii wyborczej, nie wiadomo, na ile wsparcia liczyć będzie mógł Kijów ze Stanów. Dodatkowo kontekstem jest przecież klęska, i o tym mówi już otwarcie coraz więcej komentatorów z tak zwanego świata zachodniego, klęska tak zwanej kontrofensywy ukraińskiej.
i zapowiedzi ofensywy, uwaga, rosyjskiej już jesienią, mogącej teoretycznie ruszyć gdzieś we wrześniu, październiku. Jednocześnie pojawia się coraz więcej sygnałów, i one pojawiały się również w Dżurdzie, że być może nastąpi ten moment, którego niektórzy tak bardzo nie chcą. Ci, którzy byli w partii wojny, ci, którzy twierdzili, że nie wolno prowadzić żadnych rozmów o zawieszeniu broni. Moment, w którym Ukraina straci cały potencjał, a w tym scenariuszu jedyną rolą, którą będzie ona mogła w ciągu najbliższych lat pełnić, będzie rola państwa buforowego, ograniczonego terytorialnie i zredukowanego, jeśli chodzi o potencjał państwa buforowego. Czy takie będą wyniki spotkania w Dżurdzie? Czy to jest jeden z kroków zbliżających nas do rozwiązania innego niż zbrojne tego konfliktu? Zobaczymy. Wiemy jednak jedno, nie wolno nam tego spotkania i tej inicjatywy oceniać w sposób zbyt jednoznaczny, jak robią to komentatorzy z różnych zresztą stron. Z drugiej strony, czy schodzenie z tej pozycji, do tej pory nienaruszalnej pozycji negocjacyjnej strony ukraińskiej, czyli głównie właśnie tego planu Zełenskiego, nie jest pewnego rodzaju, czy Rosjanie tego tak nie potraktują, jako próby zawarcia pokoju w bardzo korzystnym dla strony rosyjskiej momencie? Moment będzie być może jeszcze bardziej korzystny dla strony rosyjskiej jesienią tego roku, ale oczywiście przygotowania trwają. Częścią przygotowań jest to, co się dzieje na froncie, prawda? Czyli od sytuacji na froncie zależeć będzie kształt przyszłych rozmów, to banał i truizm. W moim przekonaniu, gdybym miał dzisiaj prognozować, do takich czy innych rozmów w określonej formule dojdzie według mnie do końca tego roku. Ale wróćmy do głównego może zagadnienia, na ile to przeciąganie tego globalnego południa, jak sobie to nazwaliśmy, będzie miało jeszcze kontynuację, bo wiemy, że też szykują się kolejne kroki w tym celu. No będzie miało kontynuację, to jest dość oczywiste, natomiast pamiętajmy o tym, że globalne południe jest podmiotem, są państwa wchodzące w jego skład, realizujące suwerenną politykę. Żadne z tych państw nie zajmie stanowiska jednoznacznie wspierającego czy to Moskwę, czy Waszyngton w tym konflikcie. One będą zajmowały stanowisko pośrednie, zgodne z własnymi interesami, tak jak robiły to do tej pory. Z pewnymi wyjątkami, wiesz, Wenezuela, Nikaragua, no akurat ci są zdecydowanie prorosyjscy. Nie, no oczywiście mamy obóz państw, może to nie wynika z ich prorosyjskości, co z krytycyzmu wobec polityki anglosasów. Na pewno. Ale poza tymi państwami, które wymieniłeś, jeszcze kilkoma, bo to nie jedyna rzecz jasna, no to jeśli chodzi o największych graczy, jeśli chodzi o Chiny, jeśli chodzi o Indie, o Brazylię, o Republikę Południowej Afryki, to raczej będzie to w dalszym ciągu stanowisko dość zdystansowane i zniuansowane wobec wszystkiego, co się dzieje. Aczkolwiek Wołodymyr Zełenski, którego ostatnie dni już niektórzy liczą w polityce ukraińskiej, a nie wiemy, czy słusznie, proszę Państwa, znów zachowywał się jak w swoim składzie porcelany, bo po oświadczeniach prezydenta Inácio Lula da Silva, prezydenta Brazylii, o tym, że należy brać pod uwagę bezpieczeństwo i pewne obawy strony rosyjskiej w całym tym konflikcie, stwierdził, że Silva powinien się z nim spotkać, to on mu może coś tam wytłumaczy i wtedy może przestałby powtarzać narrację Kremla. No, Zełenski przesiąknął tą całą frazeologią anglosaską, ale jeszcze ostatnie tylko pytanie. Czy szczyt G20 w Indiach nie będzie taką kolejną okazją? Będzie i być może przedstawiciele zgromadzonych tam państw będą próbowali pokazać pierwsze zalążki jakiejś mapy drogowej dyplomatycznego rozwiązania tego konfliktu. Tak przypuszczam. Czekamy, obserwujemy i będziemy o tym Państwa informować. To wszystko, jeśli chodzi o dzisiejszy raport Frontów Ekstra. Zapraszam na jutro na Zdrowy Rozum. Będzie gość, który już u nas kiedyś był. Będziemy rozmawiać o Afryce z, pozwolę sobie powiedzieć, koleżanką, która w tej Afryce po prostu była i to wszystko widziała. Żegnają się Mateusz Piskorski. Dziękuję, do zobaczenia. I Tomasz Jankowski. Do zobaczenia.